Zeo wystąpiło do nas z pismem, abyśmy wyrazili opinię na temat tego, czy zgadzamy się na realizację zadań w placówkach oświatowych w tym roku i zapłacenie tych zadań w przyszłym roku. Ja poprosiłem Panią Hankę, żeby zadzwoniła do placówek, które były tam wskazane i spytała o stan realizacji tych prac. Mając w tyle głowy takie rozwiązanie, że jeśli gdzieś prace już są wykonane, to powiemy im, że się nie zgadzamy. A jeśli gdzieś prace będą tak naprawdę dopiero do wykonania, to będziemy się zgadzać. Wyjątek stanowiły dwie pozycje, czyli szkoła 109 i gimnazjum 13, gdzie zadania dotyczą stricte rzeczy związanych z termomodernizacją. I na to pieniądze i tak są, termomodernizacja i tak zostanie przeprowadzona, więc szkoda byłoby obciążyć nasz budżet dodatkowymi kosztami. Dlatego proponuję Państwu opinię w tej sprawie. W takim kształcie przedstawiliśmy w szkole 27 tysięcy, przy czym jeśli zdarzy 121, zdarzy się tak, że to przedszkole będzie rzeczywiście faktycznie będzie w takiej sytuacji, gdzie trzeba zapłacić te 27 tysięcy w przyszłym roku, to jeśli to przedszkole ma jakieś zadanie, to po prostu zabierzemy tamto zadanie, a damy to na remont placówek oświatowych. Są jakieś pytania? Proszę. Chciałam zapytać o paragraf pierwszy. Ja rozumiem, że to jest zadanie wskazane na rok 2012. Chodzi mi o przedszkole 121, czyli miało to być realizowane w tym roku i chodzi o naszą zgodę na zapłacenie w przyszłym roku. To wracamy do co dopiero uchwalonej uchwały. Tam też jest przedszkole 121, 31 200 i tu jeszcze dodatkowo 27. Kto tak ukochał przedszkole 121? No dobrze, czytanie. Myślę, że nie ma tutaj szczególnej miłości przy szkole. No myślę, 21. Dlatego się pytam, czy... Natomiast trzeba tutaj zauważyć tą sprawę. Mamy rozróżnienie tutaj dwóch różnych tematów. Tamta uchwała nie dotyczy remontu budynku. Niepełnosprawny, ale dotyczy podmiotu. Podmiotem jest przedszkole 121. Dostaje 31 200. Potrzeby inne są, o czym mówiła Ela przed chwilą. Dostało przedszkole na przyszły rok. Z tego roku ma jeszcze zadanie do zrealizowania 27 tysięcy. I to jest również z zakresu wejście główne, likwidacja bariery architektonicznej. Jeśli tak czyli to jest z tego samego pola znaczeniowego zadanie. Tu jest likwidacja barier, tam jest likwidacja barier. Czemu nie pojawiło się w takim razie, no czy skonsolidowane, nie mam pojęcia, nie wiem jak to się stało, że jedno przedszkole na wiele placówek oświatowych otrzymuje podwójną, no że tak powiem, nagrodę. To już odpowiadam tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, 27 tysięcy, które by z tego roku przyszło na przyszły, automatycznie zablokuje środki dla tego przedszkola na uchwale z zakresu remontów i inwestycji w placówkach oświatowych. Jeśli my przeznaczyliśmy uchwałą na przyszły rok jakieś środki dla nich, to po prostu tą uchwałę skorygujemy w tym zakresie, jeśli nie będzie po 27 tysięcy. Natomiast to 30 tysięcy to jest temat nie tyle jakieś specjalne traktowanie placówki, ale to jest traktowanie takie, jak należy traktować placówki, które są osoby niepełnosprawne, a tamto zdanie jest dla osób niepełnosprawnych. Temat doposażenia tego ogródka tak naprawdę nie jest od dzisiaj i on po prostu musi być domknięty ostatecznie, bo ten temat, odkąd zacząłeś tę kadencję, to ja go kojarzę. Jedyne zwiększenie rzeczywiście środków, które nie było planowane wcześniej, dotyczy tego 1000 zł na zajęcia bezpośrednio, ale ja powiem szczerze, że my zawsze mieliśmy tutaj w klinice problem, jak skutecznie dobrze dać pieniądze z zakresu osób niepełnosprawnych,
A myślę, że tam, gdzie rzeczywiście osoby niepełnosprawne są, tak jak w przypadku tego przejścia dla pieszych, które robiliśmy w tym roku, czy właśnie placu zabaw, na którym będą się robiły dzieci niepełnosprawne, ale jest tam na pewno więcej niż w innych placówkach tego typu, bo to jest jednym przeszkodą działami integracyjnymi. To ja przyznam szczerze, że z czystym sumieniem powoduje takie rozwiązania, a nawet nie miałbym sumienia trochę zabierać dzieciom możliwości... Zabierać, dawać dodatkowo. Nie, zabierać, bo jeśli nie zrobimy odpowiedniego placu, to nie będą mieć, bo kiedyś takiej możliwości nie było, robiły się na zwykłych, a to przedszkole nie od zawsze było przedszkole integracyjne, naprawdę to jest dawno. Pozostanę przy swoim zdaniu, nie przekonał mnie pan przewodniczący. 58 200 dla jednej placówki w jednym roku, to jest no chałupienie jednego podmiotu. Znaczy ja myślę, że jakbyśmy przeglądali listę no to jeśli chodzi o to zadanie dla osób niepełnosprawnych, to mamy tylko 30 tysięcy, bo 27 tysięcy to jest potrzeba wynikająca bezpośrednio z potrzeb remontowych placówki. Oni rezygnują z czego innego, na koszt tego, żeby wykonać z prawdziwego zdarzenia wejście do przedszkola. Tak, jeśli umożliwi osobom niepełnosprawnym wejście, no to jeśli gdzie indziej chcą mieć okna, a tu chcą dostosować przejście dla pieszych, to myślę, że mają tyle. Proszę. Ja mam tutaj pytanie, bo jest zmienione zadań poniżej, czy to jest placówka, to również to będą jakieś inne środki, nie wiem, wojewódzki fundusz, czy coś takiego? Znaczy, jeśli chodzi o gimnazjum 13-109, to nasza rząd była zaplanowana i się odbywa temu modernizacja budynku. Więc automatycznie te pieniądze, my chcieliśmy w ciągu roku je przenosić, ale nie udało się nam, bo dostaliśmy pisma z Wydziału Edukacji, że te środki są zarezerwowane i zablokowane na termo modernizacji, tylko że po jej zakończeniu miało możliwe przesunięcie tego, co zostanie. Więc tak naprawdę to jest dla nas świetna okazja, żeby powiedzieć, że od początku tego nie chcieliśmy na pewno to będziemy tego dokładać. I z tą myślą działamy. Thank you.